Cześć kochani, dzisiaj jest niedziela, a ja zapraszam Was na kolejnego daily vloga ze mną. Za oknem jest piękna pogoda, bo ślicznie świeci słoneczko. No i co dzisiaj będziemy robić? Pewnie znów domowy vlog. Zapraszam. Dzisiaj piesek spał w domu, ponieważ no, za oknem jest sporo na minusie i też go tak nie chciałam męczyć, żeby się... Nie ma też budy jeszcze ocieplonej i no będzie teraz w domu z nami spał. Chociaż tak hałasowała, chodziła cały czas po domu, nie mogła odnaleźć sobie miejsca, jednak jak śpi od małego na dworze, to tak jest, no ale to wszystko dla jej dobra. Przepraszam Was też, że mam takie troszeczkę nieogarnięte włosy, ale jeszcze są mokre, bo przed chwileczką się kąpałam, umalowałam się, już nie pokazywałam się bez makijażu, bo niektórym to przeszkadza i no, po prostu. Zaraz się ubiorę i może przyjedzie po mnie mama i pojadę załatwić internet do Play'a, mam nadzieję, że wszystko wypali i będzie ok, bo... Teraz muszę iść po prostu do mamy montować filmiki. Jeszcze mieszkam tutaj od niedawna i po prostu nie zdążyliśmy jeszcze takiego internetu, żeby był odpowiedni. Mam tylko w telefonie, więc muszę jeździć tam wszystko robić. I będę się odzywać do Was później. Jest godzina 11:01 i właśnie jadę na zakupy z mamą i z siostrą. Może wyjdziemy zobaczyć też internet, jak Wam mówiłam wcześniej, właśnie ten z Play'a. Ale no nie wiem, jest niedziela, więc nie wiem, czy będzie coś otwarte. No dobra. Załatwiliśmy, bo była tylko jedna dziewczyna, a wielka kolejka i każdy podpisywał tam jakąś umowę. To pewnie trwało jeszcze jakąś godzinkę albo 40 minut, więc się nie opłacało. Teraz jadę do mamy, wstawię Wam selfie, tak? Już dojechałam właśnie do rodziców i jem sobie pierogi ruskie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie Wy lubicie pierogi i z jakim nadzieniem. Jeszcze chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, bo właśnie zauważyłam, że moja siostra ma w łazience tą odżywkę z gliskóra, co się Was o nią pytałam. I ona jest do włosów podatnych na rozdwajanie i jak Ci się sprawdza? Spoko jest? Mówi, że jest właśnie fajna i że jej się sprawdza. I jeszcze mama kupiła ostatnio w Naturce na promocji za 5 zł taki krem w sprayu do rąk z Paloma. I zaraz go przetestujemy. Pięknie pachnie, jak takie perfumy, nie wiem, czy z Avonu, czy czegoś mi się kojarzy i powiem Wam, że szybko się wchłania, bo już go nie czuję praktycznie na rękach, a są nawilżone, więc fajnie, w cenie 5 zł to polecam w Naturce. Dobra, ja już jadę do domu, bo mały trochę został długo z Dawidem i co, filmik wstawiony, więc zapraszam na kanał, bo to jest, tak, selfie, tak? Więc zapraszam serdecznie do oglądania i ja jadę, odezwę się już w domku. Marudek? Marudek? No, ja już przyjechałam do domu i Ignaś nie śpi, zjadł mleczko i leży sobie. A Wam nie pokazywałam, zobaczcie, jakie ma fajne skarpetki z reniferkami. No co? Okej, chwilę się nie odzywam, przyjechałam, trochę ogarnęłyśmy z mamą w kuchni i zrobiłam szybko na obiad kotlety schabowe z ziemniaczkami zapiekanymi, sosem czosnkowym i taki sos kupiłam też w Biedronce, już gotowy, curry i mango chyba, nie wiem, zaraz zobaczymy. O, tak wygląda ten sosik i naprawdę jest bardzo dobry. Jeżeli ktoś lubi tą przyprawę curry, to polecam serdecznie i on jest za niecałe 4 zł. Przy kasach w Biedronce. Akurat no, u mnie w Biedronce tak było. I co teraz właśnie w telewizji na TVN leci powtórka Harry'ego Pottera. I oglądamy sobie. Mały chwilę pospał i właśnie wstał. Teraz go wezmę tutaj do nas, żeby poleżał sobie trochę. No i takie będzie popołudnie. Przy oglądaniu Harry'ego Pottera. Halo, halo, kto to się obudził? No, wyspałeś się trochę? Wyspałeś się? No już bierzemy na rączki, tak? Przyniosę go na łóżko i idę zrobić sobie herbatę. A ja właśnie oglądam sobie vloga z kanału Mamusia Arusia Vlog, więc zapraszam serdecznie. Bardzo fajna dziewczyna. Dzisiaj w Biedronce właśnie mu kupiłam, była taka wyprzedaż dla dzieci, że wszystko za 5 zł i kupiłam mu taki gryzak z Kubusia Puchatka. Jest taki naokoło, mu jeszcze ciężko trzymać coś... Znaczy, nie no, trzyma w rączkach normalnie, tylko tak, żeby trafić do buzi, no też tam ma problem, więc taki naokoło, żeby z każdej strony miał co gryźć. A chciałam kupić jeszcze mu taki kubeczek, ale no już taki większy, no jakby dla większych dzieci, taki ze słomką, fajny, też z Kubusia Puchatka.
ale ten przekaz się okazał się, że 20 zł, więc stwierdziłam, że jeszcze zdąży kupić. Pani, jeszcze taka mała ciekawostka. Jeżeli nie wiecie, jaki macie typ cery, bo jest typ cery ciepłej, zimnej i neutralnej, więc patrzymy tutaj pod światło na nadgarstek i jeżeli kolor naszych żył jest w kolorze niebieskim, to mamy typ cery zimnej, jeżeli jest w kolorze zielonym, to typ cery ciepłej, a jeżeli nie da się rozpoznać, tak jest ciężko, to jest neutralna. Taka ciekawostka ode mnie na dzisiejszy dzień. My sobie leżymy, mały właśnie przed chwileczką dostał czkawki. O, co to? No, czkawka męczy mi się. A on właśnie nie chce mi pić wody, nie wiem, czasami mu daję przed mleczkiem, tak go troszeczkę nabieram właśnie, że to już niby mleko i daję mu tej wody, ale on to tak 2-3 łyczki zrobi i tyle, nie wiem, myślę, że może po rozszerzeniu diety, jak będę mogła już mu dawać te różne soczki i no coś słodkiego takie bardziej, to może zacznie pić. Bo na razie jest lipa. Kochani, chciałam jeszcze serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, jakie mam, za wszystkie kciuki w górę i komentarze. Naprawdę, pomimo wszystko, że mam 150 subskrypcji jak na razie, to komentarzy jest naprawdę sporo i cieszę się, że się odzywacie w komentarzach i oglądacie. Jeżeli, kochani, dziękuję wam bardzo. Zobaczyć jakieś konkretne filmiki na moim kanale, to dawajcie znać mi w komentarzu, postaram się je nagrać. Bo jednak chcę, żeby wam się podobało, robię też to dla siebie, ale również i dla was, więc dajcie koniecznie znać. A tutaj Gaduła też się odzywa, też będziesz nagrywał kiedyś? Ojejku, no zobaczymy, co? No, zaraz go też przebieram już w piżamkę, o 19:30 dam mu mleczko i będę go kładał, bo widać, że jest trochę śpiący i już 3 oczka. Tak? No, Marudo, mała. No, dzisiaj kolejny taki domowy daily vlog, chociaż byłam u rodziców i w play, chociaż nic nie załatwiłam. Jestem strasznie zła, bo obsługiwa tylko jedna pani. Wiadomo, jest niedziela, no to tak jest zawsze. No, ale jeszcze jak na złość każdy podpisywał umowy i... Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z małym dzieckiem tak jest, że zrobi się herbatę i wypija się ją jak zawsze zimną. Obojętnie kawa czy herbata, ale zawsze tak jest. Więc dopijam herbatkę i będę się za chwileczkę z wami żegnać. Dobrze, kochani, jest 18:18 i my już będziemy się powoli żegnać. Trzymajcie się i do następnego vlogu. Buziaczki!